Czym dla Pani jest chrześcijaństwo? Czym dla Pani, jak Pani w ogóle to rozumie? No to jest całe moje życie, tak? Czy coś najwspanialszego, co mi się zdarzyło, że dostałam na wstępie, że urodziłam się w katolickiej rodzinie i zostałam ochrzczona. Trudno mi jest rozważyć, bo to tak jakby, no czym jest dla Pani życie? No jest, tak? Sensem, na pewno. No ale to są banały. Chodzi mi o to, że być chrześcijaninem to znaczy, tak? Być odważnym, mówić odważnie o swojej wierze, tak? No być chrześcijaninem to przede wszystkim być w relacji z Bogiem, nie? Z Jezusem Chrystusem. No ale tak, też w obecnych czasach, zresztą w każdych czasach to wymaga jakiejś tam odwagi. No Chrystus nam powiedział, że będzie ciężko, tak? Że będziemy znakiem sprzeciwu. Więc nie ma się co dziwić, że jesteśmy. Ja bym się raczej niepokoiła, gdyby było za łatwo, bo to mogłoby się okazać, że jednak nie do końca w tej samej drużynie nie gram z Chrystusem, jeżeli mi jest łatwo, tak? Bo On powiedział, że kto będzie za Nim szedł, to będzie miał trudno. I powiedział też, że błogosławieni ci, którzy będą prześladowani w Jego imię. Więc wszelkiego rodzaju jakiś sprzeciw, który się napotyka, nawet mały, czy jakieś, nie wiem, obelgi, wyśmiewania, prześladowania, no to wszystko jest dla nas błogosławieństwem tak naprawdę i z tego się trzeba cieszyć. I jakoś tak, no tak to odbieram. A absolutnie nie zgadzam się z taką postawą, że trzeba się wstydzić czy bać, że mnie coś tam powie, skomentuje ktoś, że jestem taka owaka zacofana czy coś. No nie ma się co wstydzić prawdy. Prawda może być niepopularna, ale nie jest wstydliwa, nigdy nie powinna być. Także no mi jest dobrze z tym jak najbardziej, że jestem katoliczką i nawet jeśli to kosztuje, to się cieszę, że kosztuje, no bo czymś trzeba jednak sobie zapracować, nie? No. Właśnie mówi Pani o takim odważnym, jest Pani taką osobą, która jest jakby charakterystyczna z tego, że mówi Pani odważnie o rzeczach, o których się nie mówi w mediach. Jakby my tutaj na spotkaniu rozmawiamy o tym, że często ludzie tworzą sobie takie miasta ucieczki. Jakby rozmawiamy, jakby też zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlaczego jest tak, że nie mówi się o rzeczach trudnych. Na przykład Pani mówi o aborcji, antykoncepcji, tak jak się właściwie w mediach dzisiaj nie mówi. Dlaczego tak w ogóle się dzieje? No to jest pytanie na półtorej godziny odpowiedzi, no, bo media nie odzwierciedlają rzeczywistości, nie opisują rzeczywistości, nie, ludzie, którzy robią media, nie są przedstawicielami naszego społeczeństwa. To jest jakaś elita, która ma inne poglądy, bardziej ekstremalne, bardziej na lewo i ona w dużej mierze zajmuje się takim kreowaniem rzeczywistości niż opisywaniem, czyli pokazuje obraz społeczeństwa troszkę sfałszowany w stronę taką postępową, lewicową, w takiej nadziei, że może to się tam przesunie i będzie taki nowy, wspaniały świat według ich przepisu, ale to nie jest do końca tak, że... Znaczy ludzi to dziwi, ludzie właśnie mówią często, że Pani tak odważnie mówi o aborcji. Ale co w tym odważnego? No mówię prawdę, argumentuję tą prawdę, tak? Jestem pewna tego, co mówię. I to naprawdę, to, że ja to mówię w studiu, nawet tam przed 2 milionami ludzi, to nie wymaga aż takiej odwagi, jakiej wymaga bardzo często od wielu z nas katolików stawienie czoła tym samym tematom, tylko wobec na przykład swojej rodziny albo w swojej pracy, tak? Jak trzeba codziennie przychodzić do tej samej pracy, czy codziennie przychodzić do tego samego domu i tam zmagać się z tymi tematami, więc każdy z nas ma takie własne poletko bitewne i każdy z nas jest powołany do tej odwagi i to się opłaca. Ja też zauważam coś takiego, że ludziom się bardzo często wydaje, że jeżeli mają katolickie, powiedzmy bardzo ogólnie, przekonania na temat aborcji, antykoncepcji, homoseksualizmu i tych spraw tak zwanych kontrowersyjnych. Mówię katolickie w cudzysłowie, dlatego że one tak naprawdę nie muszą wynikać z wiary, tylko ze zdrowego rozsądku, tak? I z faktów. Ludziom się wydaje, że jeżeli mają takie konserwatywne przekonania na te tematy, to że są w jakiejś mniejszości. Właśnie dlatego, że to, co Pani powiedziała, że się naglądali mediów i tam jest kompletnie inny obraz naszego społeczeństwa. Ludziom się wydaje, że są zacofani, że są marginesem, że nikt inny tak nie myśli. Mi się zdarza jeździć po takich spotkaniach jak tutaj, gdzie jest 500 osób, 1000 osób na widowni i rozmawiamy otwarcie o takich sprawach, że antykoncepcja jest fatalna dla kobiet, że aborcja zabija kobiety, zabija dzieci, masakruje kobiety i tak dalej. I potem przychodzi ktoś po takim spotkaniu i mówi, proszę Pani, ja się cieszę, że Pani to powiedziała, bo ja myślałam, że tylko ja tak myślę, a teraz wiem, że jest nas dwie. Ja mówię, proszę Pani, tam za Panią stoi 1000 osób, które to słuchało, biło brawo, no też ma to samo zdanie, tak? Także nas się zapędza troszkę w takich, nas katolików, ludzi o konserwatywnych poglądach, przekonaniach,
Tak, do takiego getta właśnie, żebyśmy byli wyizolowani, żebyśmy się bali, żebyśmy nie mówili. Wypowiadają się na głos i śmiało ludzie, którzy podzielają te popularne poglądy medialne i po prostu mówią to wszędzie, a my mamy się nie odzywać, się wstydzić, się gdzieś tam ukrywać. No to trzeba zmienić. Ludzie powinni sobie zdać sprawę z tego, że istnieją, że w Polsce są normalnie ludzie myślący. Może czasem trzeba się znaleźć właśnie na takich spotkaniach jak tutaj. Może czasem trzeba się poszukać gdzieś tam w internecie, przy jakiejś gazecie, przy jakimś forum internetowym, ale nie można się dać właśnie zastraszyć, zawstydzić i wycofać. Właśnie my tutaj na tym spotkaniu rozmawiamy o tym, że Jonasz był takim uciekinierem, tak? Uciekał przed głosem Boga, przed jego wezwaniem i zastanawiamy się, co robić, żeby jednak nie uciekać od takich miast ucieczek, tak? Od miast iluzji. Jakby skąd czerpać taką odwagę? No a skąd czerpiemy wszelką odwagę? No nie uciekać. No, po ludzku jesteśmy słabi, po ludzku uciekamy i to się każdemu zdarza. Ludzie czasami myślą, że na przykład jak ja idę do telewizji, to ja to robię z radością, że mi jest fajnie, że ja to lubię. Absolutnie, ja po prostu się strzęsę z nerwów, ja nie mogę tego wytrzymać. To jest dla mnie męka i no nie przychodzi to łatwo, tak? No, ale no po prostu trzeba to zrobić, bo trzeba to zrobić i tyle. I tak samo nie jest wytłumaczeniem, że ktoś powie, a pani to jest taka odważna, to niech pani to mówi w mediach, ale ja to taki nie jestem, to ja nie będę mówić. Nie, ja jestem tak samo tchórzliwa jak ludzie, może nawet bardziej, bo mi jest łatwo pyskować w studio, a trudniej jeden na jeden z kimś bliskim na przykład porozmawiać, tak, na te tematy. Więc... No po prostu trzeba prosić jedyne źródło siły, jakie mamy, tak? Czyli Pana Boga. Przed Najświętszym Sakramentem, gdzie On jest obecny, to jest moje doświadczenie, że najwięcej udało mi się wyprosić. I On wtedy nam dodaje te wszystkie nasze słabości. I wtedy też mamy taką fajną świadomość, że to nie jest od nas. Że to nie jest cokolwiek dobrego z nas wypływa, cokolwiek dobrego z nas się dzieje, jakakolwiek odwaga czy coś, to jest dane. I to jest takie piękne uczucie właśnie, że jesteśmy w rękach Boga, który jest Ojcem i się nami opiekuje. I bez Niego nie mamy czego szukać, bo to po prostu bez sensu. Mówimy o takim też rozwiniętym na wielką skalę lobby aborcyjnym czy antykoncepcyjnym, czym można powiedzieć, że to są takie właśnie wykreowane przez dzisiejszy świat miasta ucieczki i czy to jest tak, że po prostu nakręcane są przez biznes? Biznes to jest jedna strona, ale nie można też pomijać strony takiej duchowej tego wszystkiego, nie? Jak już mówimy w kontekście katolickim, bo naprawdę cały... Aborcja, to zjawisko, morderstwo najbardziej niewinnych istot, to urosło do rangi takiego kultu wręcz, takiej wręcz antyreligii, gdzie mamy kapłanów, mamy świątynie, tak, te wszystkie kliniki aborcyjne. To jest kult jakiegoś takiego demona krwi, więc ja to też postrzegam w tej sferze, absolutnie. I o tej sferze duchowej się najczęściej właśnie przekonuje w takich momentach, kiedy wydaje się, że coś po ludzku da się załatwić, w sprawie aborcji. Przykład. Chcemy nakręcić film o aborcji, tak? Mamy 15 kobiet, które mówią tak, ja powiem o moim doświadczeniu, że ja żałuję, że ja nie chcę tego robić. I kiedy dochodzi do zdjęć, nagle 15 kobiet kompletnie się wycofuje, tak? Naraz. Płaczą, nie otwierają drzwi, nie odbierają telefonów, koniec. I nie ma innego wytłumaczenia na takie zjawiska niż to, że to jest po prostu potworna walka duchowa, że to jest taka skrajna walka duchowa dzisiejszych czasów. Także no, do tego trzeba podchodzić z jednej strony właśnie z wiedzą, z racjonalnymi argumentami, z przygotowaniem, ale tak naprawdę na końcu ja dochodzę do takiego wniosku, że nie jesteśmy w stanie przebić ściany bez różańca, bez modlitwy, bez Pana Boga, bo to naprawdę nie jest walka na naszym poziomie. My po ludzku powinniśmy robić wszystko, co możemy i skupiać się właśnie na takim ludzkim wymiarze tego wszystkiego, ale ostatecznie powierzać to wszystko Bogu, bo tylko On może to załatwić. I załatwi, wygrał już, tylko my jeszcze musimy do to czekać i dowalczyć. Mówi Pani często też o tym, że ma Pani proces, tak, za mówienie prawdy, za nazywanie otwarcie prawdy. Czy nigdy Pani nie myślała o swojej karierze dziennikarskiej w takim kontekście, że gdyby Pani jednak nie mówiła tego, to ona by się potoczyła nieco inaczej? Znaczy... Mam to szczęście, że naprawdę nigdy nie planowałam mojej kariery dziennikarskiej. To się samo stało, więc jak coś się dostaje w prezencie, to łatwiej jest to oddać. A poza tym no, nie wyobrażam sobie, jakoś chyba bym z tym nie mogła sobie spojrzeć w twarz, gdybym uległa presji, tylko po to, żeby zachować pracę, żeby się wspiąć na jakieś wyższe szczeble, żeby jakieś łakome kąski złapać. Znaczy, podejrzewam, że to by mi po prostu nawet satysfakcji zwyczajnie nie dało, no bo jak zaprzeczyć można wszystkiemu, co się uważa za najważniejsze. Znaczy to nie jest mój cel. Bogu dziękuję, że nie mam tego typu pokus właśnie, że dla kariery to ja coś tam odpuszczę, to czy tamto. To, to,
No, natomiast faktem jest, że to nie tylko ja, to jakby nie jestem tutaj jakimś solowym męczennikiem, broń Boże, jest tego typu procesów typowo prześladowania prawicy, katolików, jest cała seria w Polsce i Tomek Terlikowski, który będzie tutaj też rozmawiał, też ma proces, czy jest straszony procesem, nie pamiętam w tej chwili, na jakim, Gazeta Wyborcza go poinformowała, że ma proces, ale zdaje się, że sam jeszcze pisma nie dostał, ale to już trzeba jego zapytać. To były procesy polityków, to były procesy jeszcze kilku innych publicystów. No, jest u nas lobby lewicowe, antykościelne, które się specjalizuje w tym, ma dużo pieniążków, duże wpływy, kontrolę w mediach, specjalizuje się w tym, że jeżeli ktoś się wynurza, to trzeba go odstrzelić procesem i przy okazji dla takiego ostrzeżenia dla innych, żebyście nie za dużo nie mówili, bo też możecie dostać. Ale to nie jest polski wynalazek. To się na całym świecie dzieje, że właśnie w ten sposób. Kluczem do zrozumienia tego jest to, że lewica nie potrafi przez demokrację wprowadzić swoich chorych idei, tak? Nie potrafić zgodnie z mechanizmami demokratycznymi przekonać normalnego społeczeństwa, że należy legalizować aborcję, homoseksualizm i tak dalej. Nie potrafi, w związku z tym łamie tą demokrację i ucieka się do takich sposobów niedemokratycznych, typu jakichś precedensów sądowych, zamykanie właśnie ust ludziom, którzy mówią inaczej, przez procesy takie przeciw wolności słowa, wymuszanie jakiejś legislacji przez sądy. Na przykład, jeżeli chodzi, gdybyśmy spojrzeli na kwestie tak zwanych małżeństw homoseksualnych, gdziekolwiek w krajach, czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach Zjednoczonych robiono referendum, co ludzie na ten temat myślą, wychodziło jednoznacznie, że zdecydowana większość ludzi się absolutnie na to nie zgadza. Natomiast forsowano to właśnie przy pomocy takich sztuczek, tak? No i w Polsce wiemy o tym od samego lobby homoseksualnego, bo samo się tym chwaliło na konferencjach i na paradach, że przeszli do takiej ofensywy, że ich celem teraz jest karanie za homofobię, czyli zgłaszać do sądu wszelkiego rodzaju przypadki, kiedy ktoś się sprzeciwia ich propagandzie i jako prześladowanie, dyskryminacja mniejszości. No taką mamy rzeczywistość, to do nas przyszło, to już było widać kilka lat temu, że się na Zachodzie dzieje, w końcu do nas przyjdzie, no i przyszło, no i z tym się zmierza. Mówiła pani jeszcze na konferencji o tym, że jakby trudno jest o przekaz obiektywny w mediach, dlatego że dziennikarze jakby nie potrafią oddzielić swoich własnych subiektywnych opinii. Ja mam jeszcze takie na koniec pytanie o taką receptę. Jak się przebić przez taką właśnie medialną powłokę tego niemówienia o rzeczach trudnych? Jakby jakąś receptę dla nas, młodych ludzi, jakby po to, żeby po prostu żebyśmy wiedzieli, że jest nas więcej, tak? W takich poglądach. Ale z pozycji widza, czy... Z pozycji... Tak, tak. A to pytanie czasem dostaję, to znaczy jak zaistnieć gdzieś tam w mediach, żeby jakby pokazywać prawdę. Nie wiem, to znaczy ja znam jeden przepis tylko, który u mnie zadziałał, chociaż ja się jakby nie starałam o media, tylko samo wyszło. Taki, że po prostu nie mogąc wytrzymać takiej właśnie presji na uniwersytecie, miałam tego rodzaju presję ideologiczną, niesamowitą taką propagandę, takie pranie mózgów. I to był taki okres dla mnie, kiedy ja nie potrafiłam się odezwać w ogóle, siedząc na zajęciach, tak mnie tutaj dusiło, nie potrafiłam się odezwać, jakoś zająć stanowiska, coś powiedzieć, jakichś argumentów przeciw. I bardzo dużo wtedy czytałam, uczyłam się, jakby, no edukowałam się, tak, co do mojego światopoglądu, z czego on wynika, jakie są argumenty. I w pewnym momencie po prostu poprosiłam Pana Boga, tak, Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, mówię, Panie Jezu, albo mi to zabierz, to całą presję, albo mi pozwól być Twoim narzędziem i jakoś się odezwać, tak? Bo ja nie mogę tego znieść, że ta prawda jest tak tłumiona, zakłamywana i że nikt jej nie mówi. No i Pan Bóg taką wymyślił dla mnie drogę, że to się w moim przypadku tak stało, że całkiem znikąd nagle no, się znalazłam w mediach w takiej pozycji, w jakiej jestem i że gdzieś tam się pojawiam, gdzieś tam się przewijam i mam szansę coś tam mówić. To jest chyba jedyna recepta, bo po ludzku trudno jest, nie ma złotej recepty. Jest mnóstwo bardzo zdolnych dziennikarzy, którzy myślą normalnie, tak jak pani, którzy nie mają szans się dostać do mediów głównych, ani do publicznych, ani do prywatnych, bo po prostu nie pasują, są natychmiast odrzucani. Tak? I więc po ludzku jest to nie do zrobienia, tak? W dużym przybliżeniu. Ale jak Pan Bóg zechce, to kto mu przeszkodzi? Dziękujemy za wywiad. Naszym gościem była Joanna Neifert.